I zaczynamy. Witajcie, witajcie, to znowu ja, Górel Gra, i witam was w kolejnym odcinku z gry Sunkerland wraz z moim kolegą Krystianem. Witaj, Krystian. Witam cię, Janosiku, Krzysztofie. Czyżby nam łódka odpłynęła? Nie, jest. Moja jest. Dobra, jeszcze idę po tamtą czerwoną. No dobra, no to jak widzieliście w poprzednim odcinku, okazuje się, że więzienie jest opuszczone. Czemu? Nie wiem. Ta baza, wyspa też była opuszczona. Czy się coś zmieni? Nie wiem. Nagrywamy odcinek po odcinku, weszłem w ustawienia. Słuchaj, Krystian, jakby co to byłem w ustawieniach przed nagrywaniem. Mówię tutaj swoim widzom, no, że jakby co to ustawienia są zrobione tak jak były, czyli ludzie na wyspach powinni być. No właśnie, też mówiłem przed chwilą, że jedziemy sprawdzić, czy się ludzie zespawnowali, bo powinni być. Bo do tej wyspy nie mam, jakby to powiedzieć, pewności, ale raczej żeśmy jej nie zdobyli, ale na więzieniu na pewno żeśmy nie byli. Na więzieniu na pewno nie byliśmy, a tutaj może oni nas zrejdowali, my ich wybiliśmy. Tu jest pusto. No nie widzę nikogo. Ja jestem na autobusie już. No widzę właśnie. To co, tam na ten komisariat? No, to płyniemy tam. No jedyne racjonalne wyjaśnienie to jest takie, że rzeczywiście ci ludzie, co przypływają do nas na rajd, to może być tak po prostu, że po prostu... No tak, my ich wybijemy, ich nie ma. Tak, że przypływają do nas na rajd i wtedy na przykład... No ale to było dziwne trochę, no. No byłoby trochę dziwne, ale z drugiej strony, wiesz, no. Ja ci powiem tak, że jak grałem na swoim grze solo i przypływali do mnie na rajdzie, to z tamtych pierwszych wysypek tych małych krat, to i tak potem jak płynąłem tam, to ludzie tam byli. To będzie dziwne, jak nie będzie nikogo, no ale zobaczymy. Ale ja nie słyszę żadnej groźnej muzyczki. Tu jest pusto, Krzysztofie. Niestety, pusto jest. Opowiem ci tak. Ja strzelałem się tutaj z nimi, ale strzelałem się... Sorry, telefon. Strzelałem się z nimi, ale strzelałem się u siebie na serwerze, na tej pierwszej mojej mapce, a to jest nasza nowa mapka, więc tutaj ludzie powinni być. No właśnie, no teoretycznie powinni być, a w praktyce, no widzisz, może przypłynęli do nas, rzeczywiście ich wybiliśmy. No to co, bieramy się gdzie indziej? Co? Płyniemy dalej? No raczej. No możemy płynąć dalej w takim razie. Czekaj.
Ja w ogóle nie wyglądam. O Boże Święty. Ty to lubisz się przebierać za te baby. Jest po prostu... Dlaczego ja trafiam cały czas na spódniczki, sukienki? Czekaj, coś ci wyrzuca. Masz jeden bandaż, jakby co? O, nie, dziękuję. Mam już nadmiar bandaży. To czekaj. Dobra, to którą wyspę nawiedzamy teraz? A ta, tam przed nami byliśmy tam? Tam, gdzie jest taki jakby... Wyspa, głaz i na tym głazie u góry są jakieś kontenery? Nie, tam nie byliśmy chyba. Bo na tym, tej wyspie byliśmy, gdzie są te budynki, nie? Tak, tam byliśmy... Tak. Na tej poprawie nie byliśmy. No to płyniemy, zobaczymy. Pod nami elektrownia jest. Dobra, widzę gościa już u góry. No to musieli przypłynąć jest tamci co? Do nas z rajdu. Wiesz co, jest... Dobra, jest jeden gościu na koło drzew. Na górze. Koło drzew też jest. Dobra, widzę, widzę. Wiesz co, proponuję tak, podpłynąć i strzelać do nich z łódki. Pierwszy raz wykorzystać snajperkę, żeby może tak. Dostał. Ale powiem ci, że woda strasznie znosi sama z siebie. Ten koło drzew wpadł. Ja tam trafiłem tego gościa na górze, ale... Schował się. Dobra, ja opływam wyspę i zobaczę, co będzie dalej. Na razie nie schodzę z łódki. Dobra. No płyn. Czy dobiłeś tego gościa na górze, czy zmienił pozycję znowu? Nie, nie. On tam jeszcze na górze jest. On tam jest jeszcze na górze. Osłaniasz mnie jakby co? No jakby co.
Dostał ktoś. Mam nadzieję, że nie ty. Uwaga. On ma shotguna. Dobra, rzuciłem do nich granat. Uciekał gościu w prawo. Jeden leży tutaj. Zabiłem go przez fundamenty. No to dobrze. Czekaj, bo ja tutaj patrzę. Uwaga, jestem obok. Dobra, patrzę, ale nie widzę tutaj. Co on tam ma? Tylko na psymotę. Jeszcze na dole jest drugi. Dobra, u góry leży. U góry jeden leży. Padł gość. Padł ten w środku. Nie, jest jeszcze z tyłu jeden. Padł, dobra. Ale muzyczka się jeszcze nie zmieniła. W plecy dostałem. Padło elegancko. Okej. Okay. Shotgunamo. No, to czyściutko. No to tu było lepiej. No to było grubo. Jest tam, że jak co? O matko święta. Co jest safe? Chodź sobie popatrz. A gdzie jest safe? Na górze. Poczekaj, bo jestem na górze, ale chyba w innym miejscu. O Boże, nie, będę musiał lecieć do łódki się przeładować w takim razie. Bo tutaj jest bardzo dużo rzeczy. Ja jestem tutaj, gdzie mieliśmy go się strzelać. Ja jestem zaraz za tobą, tylko że z drugiej strony. No. To tu jest safe, tu jest safe. Ja lecę do łódki się wypróżnić. Też lecę właśnie. Do której wkładasz rzeczy? No, do czerwonej, dobra. Jestem po prawej w czerwonej. Mi się kończy miejsce. Łódkę mam już pełną. Dobra, idę ten safe obczaić w takim razie.
Ola Boga, przecież ja tego nie zmieszczę wszystkiego. Dużo, nie? Jaka maska! Electric Parts wezmę. Tu byłem, tu byłem, dobra. Gdzie tu jest wejście do tej budy? No, powiem ci, że bardzo sążny ten sejf. Obfity w obfitości. Dobra, dobra, jestem przepełniony. Zdobyłem 3 skóry. Trzy skóry zdobyłem. Nie wiem, ile tam jest potrzebne na ten plecak lepszy dla ciebie. 6 skór jest potrzebnych. No to 3 mam i jedna chyba była w bazie, nie? Jedna jest w bazie na 100%. Żebyśmy mieli tutaj jakieś meble do pocięcia, ale takie typu, nie wiem, jakieś łóżko czy coś. Bo tutaj była taka wersalka skórzana, to z niej dostałem ten. Skórę z niej dostałeś? Tak, tak, no. No kurczę, no patrz. W ogóle to jest bardzo dużo rud do ukopania. Będzie trzeba kiedyś tu wrócić i wykopać te rudy. No najlepsze jest to, że ja w tym sejfie. Wow, dostałem. Tutaj na dole. Tutaj na dole, za, o właśnie, tutaj. Widzisz? Okej, okay, wziąłem, ale zostawiłem jedną rzecz. Ja też zostawiłem. A to grzyby, ja myślę, że to jest jakieś zwierzę. Krystian, chodź tutaj. Gdzie jesteś? Zanurkuj w tym jeziorku. Gdzie, w którym miejscu jesteś? W jeziorku zanurkuj. Tym tutaj na wyspie. W jeziorku na wyspie? Ola Boga, przecież ja tego nie zmieszczę. No, to tutaj trzeba będzie wrócić. Ty, a są jakieś większe środki transportu? Są. Są, bo ja odblokowałem te nowe łódki. No to trzeba będzie coś zrobić w takim razie. Może będzie miało więcej tych. O, Marine Fast Boat. A nie mamy stygi nad... zbieramy się najbardziej.
jak Krystian, zadowolony z tego, z ruchu? No powiem ci, zadowolony, tylko jest mi strasznie smutno, że tak mało mogliśmy zabrać ze sobą. Trzeba zrobić lepsze łódki, lepsze plecaki. Popolować trzeba na pewno. Na rybki i skóry pozdobywać. A mnie dalej martwi jedna rzecz. Jaka rzecz cię martwi? No, że na tych dwóch wyspach myślałem, że będziemy się strzelać tutaj z nich. Ta wyspa tutaj z autobusem i to opuszczone więzienie. No i niestety ich nie ma. No powiem ci szczerze, że nie mam pojęcia czemu. Może przypłynęli do nas i wtedy wybiliśmy? No, to jest jedyne chyba racjonalne wytłumaczenie. Ja tu przepływam, tylko on ich patrzę przez lornetkę, ale tutaj nikogo nie widać. No, pusto jest, pusto jest. Też patrzę właśnie. Jeżeli by była taka mechanika, to według mnie to trochę psuje grę, bo równie dobrze możesz zmurkować, zbierać za surowca, rozwijać bazę, porobić sobie jakieś bronie i no i co? Możesz czekać sobie na wyspie, robić sobie, nie wiem, farmy, nie farmy i czekać na rajdy. A potem możesz sobie pływać po wyspach i na przykład tam nie będziesz miał... Tak, po pustych wyspach, nie? To trochę takie... Dobra, może ja coś jeszcze dopiero... Dobra, co mamy wartościowego? To mamy wartościowe. To. Tu jeszcze wartościową zapalniczkę. Nie widzę nic już wartościowego, więc... Zrzucam wszystko, co jest potrzebne do broni. Leder tutaj zrzuca. Szkło. Co tu jeszcze zrzucić? Na to wypiję. Tu zrzucę drewno, zrzucę te... Teraz to żeś ładnie pooświetlał tą naszą wyspę. Nie, Krystian? Co? Mówię, ja będę robił łódki. Mówię, że ładnie, żeś by oświetlał tą naszą wyspę teraz. No teraz tak. Wiesz co, szmatek mi brakuje.
No ja miałem klof, to zrzuciłem tutaj do tego. Dobra, dobra. Może będziesz coś w łódkach w takim razie. A którą łódkę będziesz zrobił? Tą drewnianą, tą drugi poziom, wiesz, bo nie mamy po prostu ekwipunku na następną. O, light helikopter jest? O Boże Święte, nawet nie widziałem, że coś takiego jest. O, krócę, bo przecież ile tutaj części trzeba. Marine. Jest na przykład ten, skuter wodny. Ale on nie ma tego, nie ma skrzynki ze sobą. Myślę, że między nagraniami też trzeba będzie zrobić jakieś porządki znowu w skrzynkach. Jak Krystian stoisz w ogóle z amunicją? No ja całkiem dobrze stoję z amunicją. Co zrobił, może do pistoletu. Dobra, smokeless powder. Wezmę to. Brakuje mi dwóch szmatek. No i dużo drewna. Drewno ci mogę dać, bo mam. Gdzie zobaczę jesteś? Na łódkach jeszcze. Przy fioletowej łódce. Czekaj, dam ci drewno, ale szmatek nie mam. Nie, poczekaj, bo ja nie mam miejsca już. Okej, wziąłem. Ale mi zasychał drewno. Zaraz będzie Krystian dzień, nie wiem, jedziemy, pojedziemy gdzieś znowu? Jak myślisz? Co pytałeś? Bo mówię, że za chwilę będzie dzień i nie wiem, czy pojedziemy gdzieś znowu? Podbijać jakieś wyspy? Dobra, ja idę na górę naszego bazy. Wiesz co, ja spróbuję zrobić łódkę i nie wiem, możliwe, że będziemy kończyć. Aha, okej. Okay. To ja się jeszcze tak nie, ale rozejrzę, gdzie moglibyśmy płynąć. Dobra, tam jest duża wyspa. Tam może być strzelanina. Tą tratwę żeśmy zdobyli. Tam to jest ciekawe. Tam ty, ja mogę zrobić jeszcze klot z bawełny. No. Tak, mam bawełnę.
Klok był gdzieś tutaj w tych skrzynkach, jak komponenty chyba. Daj mi to drewno, co masz. Proszę cię bardzo. Dobra, idę spróbować zrobić dwie łódki. Tutaj tą naszą małą zatoczkę. Sprawdź, zrób co innego. Zrób jedną łódkę i sprawdź, ile będzie miała tego pojemności. Dobra, dobra. Dobra, już ją robię. A jak będzie miała dużo pojemności, to może wystarczy nam jedna. No ma pojemność jednej skrzynki. Ale za to cztery osoby mogą płynąć. Raz, dwa, trzy, cztery. Czekaj, idę popatrzeć, jak u nas to wygląda w tych rowerkach. Raz, dwa, trzy, cztery. Dobra, powiem ci tak. To samo, co na tej łódce, to jest ta sama ilość miejsc, co w rowerkach. Tak, to samo. Dobra, ja idę się rozejrzeć jeszcze raz, gdzie... Tu nie ma sensu, bo tu jest wszystko zdobyte. Jedynie tamta wyspa nam została. Ta jest zdobyta, tu wiadomo. Ta wyspa była zdobyta chyba. Tam jest jeszcze coś, tam jest jeszcze coś. Tamtej tratwy żeśmy chyba nie zdobyli. Ten budynek na pewno też jest niezdobyty. To jest zdobyte. Na tamtej wyspie chyba żeśmy nie byli. To jest koło... koło więzienia. Więzienie... Trudno stwierdzić, jak to możemy zakończyć. No nic, szkoda, że ona ma tyle samo pojemności. Trudno zakwalifikować. Bo tam ale wygląda za to epicko. Byliśmy tam, możemy pływać jedną łódką. Tam nie ma w ogóle ludzi. To samo z tą bazą. Też tam byliśmy i nie ma ludzi. No i Krzysztofie, jak tam sytuacja u ciebie? No, powiem ci tak. Rozejrzałem się i... No... Już jeżeli chodzi o zdobywanie wysp i tak dalej, to mamy już wszystko w miarę tak trochę dalej, bo tutaj wszystko blisko nas jest zdobyte. No to ja bym się skupił gdzieś kiedyś w międzyczasie na rozbudowie naszej wyspy. I ten... Potem no w eskapadzie w dalsze rejony. Bo wiesz co jeszcze? Chodź tutaj na górę do mnie. Proponuję jeszcze... Czekaj, gdzie to było? A, tam. Popatrz sobie na tą wyspę z palami i tam jest za nią taka, tam jest za nią taka tratwa. Ja bym się tam jeszcze wybrał na tą tratwę. Ale to dzisiaj? No nie. Dobra, no to sobie zaplanujemy, że na tamte tratwę udamy się po prostu już następnym razem. Dobra, okej. To co, kończymy odcinek? Tu, w tym miejscu? Tak jest, kończymy i dziękujemy naszym widzom za to, że nas oglądają. Okej, tak jest, tak jest. Ja też zapraszam u siebie na kanale, do Krystiana na kanał. Także tyle ode mnie, trzymajcie się, cześć.